Na dzisiejszym spotkaniu chciałem Wam omówić szczelność naszych skrzynek. Ponieważ dostaliśmy kilka zarzutów, że one są nieszczelne, no cóż, no powiem Wam tak, za pomocą stworzyliśmy specjalnie dla Was komplet takich czterech uszczelek plus komplet czterech krzyżyków, jak ja to mówię. Zrobiliśmy badania, to troszeczkę trwało. Te uszczelki to są specjalne uszczelki silikonowe do, można powiedzieć, to są takie materiał, który jest wykorzystywany do produkcji tych uszczelek. To jest materiał, który się nadaje bezpośrednio do kontaktu z żywnością. To jest materiał, który, można powiedzieć, stosuje się w medycynie. Wszystkie tam welfromy i tak dalej są z tego właśnie robione. No i co Wam chciałem powiedzieć, jeżeli zastosujemy ten system tych uszczelni, który Wam przedstawię, już mamy tam raport z badań, który niedługo będziemy umieszczać na stronie, mamy klasę szczelności A. Na niektóre nasze elementy nawet mamy najwyższą klasę szczelności, jaką się udało uzyskać, to jest klasa szczelności C. Ale klasa szczelności A jest całkowicie wystarczająca, nawet powiem szczerze, jest to, powiedzmy, nawet nieraz się stosuje tą klasę w bardzo takich konkretnych, wymagających obiektach, że dla domku jednorodzinnego to jest naprawdę maks, to tam jest straty, powiedzmy, na 400 metrach sześciennych, czy tam, powiedzmy, tam nawet na 1000 metrach sześciennych, powiedzmy, tracimy tam z pół metra sześciennego, że nam idzie, jak ja to mówię, w kosmos. To jest taka klasa szczelności. Bardzo łatwo się to montuje. Zaraz Wam to przedstawię, jak to skręca się, jak to robi się bardzo, bardzo to dokładnie. Jak już nałożymy uszczelkę tutaj na obwód, to co musimy zrobić? Już Wam mówię. Najlepiej, żeby to zamontować solidnie, możemy wziąć woda z płynem, może być silikon w płynie, cokolwiek. Bierzemy, troszeczkę namaczamy. Ja to robię w ten sposób, żeby za dużo nie tracić i tak dalej, że namaczam w ogóle, można powiedzieć, paluszkiem objeżdżamy i wciskamy sobie taki moduł. Jak już to mamy zrobione, zakładamy sobie nasze słynne, jak ja to mówię, takie nasze krzyżyki do uszczelnień. Cztery. To mamy założone. One są tak zaprojektowane, że one idealnie przychodzą. To są takie bardzo miękkie te krzyżyki. Patrzcie, to idealnie wchodzi. Mają specjalne takie jeszcze otworki, żeby idealnie je dopasować. I co robimy? Przejeżdżamy uszczelkę naszym troszeczkę, potrzebujemy płynu. No i co? Przystępujemy do składania, do skręcania tej naszej skrzyneczki. Nie ma tu żadnej wielkiej filozofii. Po prostu bierzemy, wkładamy i to nam musi dopasować się i w ten sposób uzyskujemy bardzo wysoką szczelność. To jest szczelność, jak ja to mówię, A. Zobaczcie, Wam to skręcam tutaj na filmie, żebyście myśleli, że jest to bardzo trudne. Skrętarka jest nawet za mocno dociśnięta, chociaż to skrętarka o bardzo małym momencie, bo to skrętarka 10V. Ale zobaczcie, ile to zajęło. Jeszcze tutaj może tam coś nie doszło, to jeszcze dokręcimy.
i mamy klasę szczelności A. W każdym momencie wszędzie macie szczelność, wszędzie macie uszczelki. Jest to bardzo wysoka klasa szczelności. Rzadko który producent do domków jednorodzinnych jest w stanie się pochwalić taką klasą szczelności, jakie otrzymały te nasze skrzynki rozdzielaczowe przy wykorzystaniu takich specjalnych uszczelek sikonowych. Tylko tak jak mówię, no troszeczkę więcej czasu to zajmuje. Zbudowanie takiej skrzynki zajmuje około minuty więcej z tymi uszczelkami, niż jakbyśmy to normalnie nakładali, bo mi założenie takiej uszczelki na taki moduł, tutaj co mamy, zajmuje około 20 sekund, nie? No to mamy powiedzmy 4 moduły, to jest w granicach minutę, półtorej, składa się coś takiego dłużej, ale mamy klasę szczelności A. Rzadko który producent się może czymś takim pochwalić.